Raz, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Stęskniłem się. O tak, przyszedł ten moment, żeby przełamać niezręczną ciszę. O jakiej ciszy ja mówię? Mówię tutaj oczywiście o ciszy na moim kanale. Hashtag ja, bo to się jakoś tak składa, że kanały na YouTube są zwykle prowadzone przez jedną osobę, więc dotyczą życia jednej osoby. No chyba, że ktoś ma całą firmę produkującą filmy i ma całą załogę, która składa wszystko, to wtedy może być więcej osób. Ale w moim wypadku jestem tylko ja. I dziabłem się w rękę, więc będę miał dziwnego plastra. O czym ja w ogóle chciałem pogadać? Tak, chciałem zacząć od przebodźcowania. To jest dość ciekawy temat. Temat przebodźcowania. Skąd on wziął się w mojej głowie? Może dlatego, że sam czasami czuję się przebodźcowany? Prawdopodobnie tak właśnie jest. Spędzam średnio 40 godzin w tygodniu na samej pracy przy komputerze plus jakieś drugie 20 godzin na moje prywatne rzeczy też przy komputerze. Mówię tutaj o tygodniu bez wzięcia pod uwagę weekend. No i weekend, powiedzmy, też będzie z 10, czasami 20 godzin. No więc czasami całkiem tego sporo. A, nie biorę pod uwagę telefonu. Plus, minus, gdyby odjąć jeszcze te momenty, gdy nie siedzę przy komputerze, to i tak całkiem tego sporo, nie? Pewnie znaczna część z was nie pracuje tak jak ja, czyli zdalnie, więc może nie siedzicie tyle przy komputerze. Nawet jeżeli nie macie pracy zdalnej, to prawdopodobnie większość z was i tak pracuje przy komputerze. Chociażby kilka godzin dziennie albo w tygodniu tego czasu pewnie spędzacie przy komputerze. Albo na telefonie, albo na czymś innym cyfrowym. Pamiętam kilka lat temu, może odbiegać do różnych momentów w moim życiu. To znaczy kilka lat. Powiedzmy 7 lat temu, 7 lat temu, zaczynałem kanał na YouTube, na YouTubie. To ja pamiętam, że z tego co kojarzę, kanałów na YouTubie było zdecydowanie dużo mniej. Mniej było w ogóle kanałów, twórców. Nie było tematów, którymi sam się jarałem. Chociaż biorę pod uwagę taką możliwość, że sam mało wtedy widziałem i wiedziałem i może tak naprawdę kanałów czy tematów było dużo więcej. Anyway, wydaje mi się, że kiedyś po prostu mniej było twórców w internecie, mniej było kontentu, mniej było różnych form, które mogły uchwycić twoją uwagę. Bo teraz mamy YouTube'a, jest YouTube Shorts, jest Facebook, są Reelsy, są różne grupy na fejsie, jest Instagram, tam też są Reelsy, jest TikTok. By tych platform, które się spopularyzowały, jest całkiem sporo. Kiedyś, przynajmniej ja tak miałem, że używałem jednej, góra dwóch platform do komunikacji z ludźmi, to był YouTube i Facebook, potem doszedł Instagram i TikTok. Jakby, wiecie, bo każdy z was może też korzystać z innej platformy, ale zmierzam do tego, że ilość treści produkowanych w tej chwili i ilość sposobów, w jakie możemy rozpraszać swoją uwagę, jest zatrważająco dużo. Jeżeli ja sam siebie na przykład nie pilnuję i nie zwracam na to uwagi, to naprawdę potrafię spędzić całkiem sporo wolnego czasu w internecie, oglądając różne treści, czytając różne fora, różne wpisy, komentarze, oglądając dużo filmików. Co prawda 80% tych treści, które oglądam, to oglądam je w celach edukacyjnych, więc chcąc czy nie chcąc, to się przy okazji dużo uczę. Często mnie to przytłacza, uwzględniając fakt, jak mało czasu wolnego mam w tej chwili, że tych informacji jest tak dużo i naprawdę trudno jest za wszystkim nadążyć, a gdy człowiek chce się w czymś wyspecjalizować, czy być po prostu dobrym w jakiejś dziedzinie, albo po prostu chce poszerzyć swój światopogląd, to nadążyć w tej chwili za światem to jest jakaś masakra. Szczególnie teraz zauważyłem, jak wybuchła pandemia, a potem wojna, to bardzo dużo takich kanałów na YouTubie, które wcześniej śledziłem dla celów, no powiedzmy edukacyjnych, trochę progresywnych, trochę żeby poprawić sobie nastrój, to nagle te kanały odkryły, że można nabijać zdecydowanie więcej wyświetleń, gdy robi się treści kontrowersyjne, najeżone lękiem, mające charakter emocjonalny, a nie czysto merytoryczny. No i też zauważyłem, że w internecie wzrosła rywalizacja między ludźmi. Takie mam odczucia, nie? Jakby, wiecie, to jest subiektywne, możecie mieć inne zdanie,
ale z mojego punktu widzenia jakby polaryzacja wśród ludzi nabrała siły przez okres pandemii. Już tutaj pomijam to, że mniej osób miało kontakt ze sobą, czy to, że żeśmy się po prostu poizolowali jako ludzie, no ale takie są po prostu moje obserwacje, nie? Że bardzo łatwo jest dzisiaj się przebodźcować, bo staliśmy się mocno uzależnieni od treści, od internetu, od komputerów, a że każdy doświadcza życia bardzo subiektywnie, to łatwo jest moim zdaniem zbudować sobie taką bańkę informacyjną, czy w ogóle nie zwrócić uwagi na to, że żyjemy w zamkniętym cyfrowym świecie, który jest bardzo często zbiosowany i zafiksowany na jakichś określonych ideach, które są mocno propagowane ze względu na to, że ktoś może mieć z tego korzyści, nie? I no, z tego powodu łatwo jest się przebodźcować. Takie mam odczucia. Ostatnio miałem wakacje, 2 tygodnie wakacji. Dawno nie miałem takich wakacji, w trakcie których praktycznie nic nie robiłem. Praktycznie nic nie nagrywałem, praktycznie mało publikowałem rzeczy, mało robiłem zdjęć. Praktycznie cały swój czas poświęciłem temu, żeby spędzić czas z rodziną, spędzić czas z Asią, no i byliśmy też nad morzem. Spotkaliśmy się między innymi z Hanią, którą pozdrawiam. I powiem wam szczerze, no, przypomniały mi się wakacje właśnie, które miałem jakieś 7 lat temu, jeszcze gdy studiowałem i nie miałem w ogóle odpowiedzialności praktycznie na głowie i mogłem sobie pozwolić na to, żeby nic nie robić, po prostu nic, nie? Jakby medytować, chodzić sobie na spacerki i chillować. Gdzieś, jak wyjechałem do Krakowa, poczułem taki większy trochę ciężar związany z odpowiedzialnością, związany z finansami, z takim, no, życiem po prostu dorosłego człowieka. Tak, wiecie, tak trochę życiowo sobie pogadamy dzisiaj. To dla tych, którzy są już zmęczeni ciągłym klikaniem w kolejne wideo na temat prawa przyciągania. No kochani, ileż można? Wszyscy wiecie, że chcecie pewnie czegoś innego, czegoś bardziej prawdziwego. Też czy prawo przyciągania jest mniej prawdziwe od mojego gadania? Nie wiem, wy mi to powiedzcie. Wszystko takie subiektywne. Wróć. Jeszcze miałem powiedzieć coś o tych wakacjach. Generalnie sporo odpocząłem i uświadomiłem sobie, że naprawdę nic nie robiąc można bardziej odpocząć niż jakby gdy się coś robi, chociaż to też wszystko zależy od kontekstu. Może inaczej, zmierzam do tego, że po prostu byłem przebodźcowany i wakacje pozwoliły mi się zresetować. O, koniec, dziękuję, aplauz. Kolejną taką refleksją, z którą chciałem się dzisiaj podzielić, to jest temat prokrastynacji i odkładania rzeczy na później. I to wiąże się właśnie z przebodźcowaniem. Tak, pamiętam, że miałem robić serię pod kątem mechanizmów obronnych i nie zapomniałem o tym, więc dzisiaj wspomnijmy sobie o kolejnym mechanizmie obronnym, czyli o prokrastynacji. Dlaczego prokrastynujemy? Głównym powodem, dla którego odkładamy rzeczy na później, jest lęk. Boimy się. Boimy się, że coś zjedziemy, że zrobimy coś nie tak. Boimy się odrzucenia, boimy się wyjść ze strefy komfortu, boimy się tego, że jak coś zrobimy, to na przykład nam to nie wyjdzie i ktoś się z nas będzie śmiał. Albo boimy się, że ktoś nas odrzuci, albo zakładamy, że to, co chcemy zrobić, jest bez sensu, bo ma małą wartość. Albo po prostu czujemy się niegotowi, czujemy się zmęczeni wewnętrznie, czujemy jakiś opór. To jest jakaś bariera, blokada, żeby coś zrobić, nie? No ja właśnie tak pomyślałem, że jednym z powodów, dlaczego ostatnio mam taki problem, żeby stale nagrywać filmy i wrzucać je co tydzień, jest to, bo właśnie prokrastynuję, ale z jeszcze innego powodu. Prokrastynuję po prostu dlatego, bo czuję się przebodźcowany, bo zbyt dużo informacji do mnie dociera i nie nadążam za tym, żeby uczynić z nich sens, a przynajmniej w swoich kryteriach nie nadążam za tym, no bo wiecie, ja chciałbym sobie rzeczy przetrawić, przemyśleć, przeanalizować, dowiedzieć się czegoś nowego i wtedy coś zrobić z taką informacją, ale jeżeli tych informacji jest za dużo, ja nie mam czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować, no to jedyne, co mogę robić, to tylko powtarzać to, co usłyszałem, nie? A jak się powtarza to, co człowiek usłyszał, no to zamieniasz się w taką papugę. Nie integrujesz danej wiedzy ze sobą, nie przemyśliwujesz jej. To jest niedobre, to nie jest dobre, to nie rozwija ludzi. To czyni... no to pierze nam mózg po prostu, nie? I tak pomyślałem, że życiowo podzielę się z wami tym tematem, bo może wam też zdarza się prokrastynować ze względu na przebodźcowanie. I mi było trudno
jakby sobie to przyznać i trochę odpuścić rzeczy, w które byłem zaangażowany. Głównie dlatego, bo ja nie lubię bezsilności, wiecie? Nie cierpię odczuwać bezsilności, a jeszcze bardziej nie lubię, gdy swoją bezsilność uzewnętrzniam tak, że inni ją odczuwają. Bo nie chcę na nikim wisieć, nie chcę... Rozumiecie, o co chodzi, nie? Dlatego postanowiłem, że zrobię przerwę od nagrywania i skoncentruję się po prostu na tym, żeby zająć się sobą. Wiecie, spodziewam się, że większość osób subskrybuje mnie ze względu na mój background duchowy, że nagrywałem dużo filmów na temat duchowości, a tym się zresztą fascynowałem i fascynuję nadal. Patrząc po liczbie wyświetleń na moim kanale, ja się też nie sugeruję liczbą wyświetleń, ponieważ to jest też bardzo subiektywna kwestia, kto mnie ogląda, dlaczego... Tak, a nie inaczej, ale zwracam uwagę na to, że filmy, które publikuję i są bardziej osobiste, są jakby rzadziej oglądane niż filmy, które tworzę z jakąś intencją, nie wiem, przekazania wiedzy albo zainspirowania kogoś czymś, albo zaskoczenia czymś nowym, nie, jakby wiecie, popisaniem się swoimi umiejętnościami i jakby spoko, nie, ale jakby ja osobiście nie mam wystarczająco dużo czasu na to, żeby z takim tempem udostępniać filmy merytorycznie, a nie potrafię po prostu tworzyć filmów, które byłyby swoim w pewnym sensie duchowym nie? Czyli takim ciągłym powtarzaniem tego samego, wiecie, że świat jest piękny, jesteśmy jednością, wszystko jest miłością, afirmuj to, rób tamto, sram to i będzie cudownie. Bo jakby to nie jest z mojego punktu widzenia coś, co można usłyszeć raz i naprawdę całkowicie odmienić swoje życie, nie? Jakby ja miałem taką fazę w swoim życiu, kiedy ja byłem tak... zauroczony duchowością, kiedy myślałem, że faktycznie, wiecie, jakby można duchowo coś osiągnąć i to utrzymywać cały czas, ale w tej chwili uważam, że nie jest to coś, co da się zakomunikować, to jest po pierwsze. Po drugie, trzeba naprawdę włożyć dużo pracy w to, żeby to osiągnąć. A po trzecie, i tak każdy opisze to na swój sposób, bo zależy to od światopoglądu. I właśnie jakby tworzenie tych narratyw, które są wynikiem tych doświadczeń, nie jest w pewnym stopniu fair, jeżeli ktoś robi to cały czas i ma na celu wyprać komuś mózg, a nie pokazuje tego, jak wygląda jego życie poza tym, nie? Jakby, czyli nie dzieli się swoją codzienną normalnością. Mam nadzieję, że to ma sens, nie? Bo zmierzam do tego, że po prostu nie chce mi się robić pozytywnej gadki duchowej dla prania ludziom mózgów i, nie wiem, klepania wyświetleń, tak? Bo mi się po prostu tego nie chce robić. Wolałbym, żeby to był kanał, który byłby swojego rodzaju vlogiem, blogiem, gdzie podzielę się po prostu tym, co myślę i whatever, niech to idzie w świat, nie? Jakby wiecie, osoby, które mnie śledzą, mogą wyciągnąć to gdzieś z kontekstu tego, co robiłem, czym się dzieliłem, ale z racji tego, że jest tu całkiem też sporo osób nowych, bo nawet jak nie nagrywam, to przychodzą nowe subskrypcje, to może ktoś jakby fajnie, żeby usłyszał to, co mówię, nie? I nie oczekiwał czegoś, czego tu nie ma, albo nie będzie. O, może tak. Chciałem to podsumować. Moja duchowość ewoluowała do takiego poziomu, w którym ja nie potrzebuję już mówić o duchowości. Ja nie potrzebuję identyfikować się z duchowością. Ja nie potrzebuję jakby robić czegokolwiek, żeby czuć się jako, nie wiem, duchowa, spełniona osoba. Dlatego nie nagrywam już ostatnio filmów o medytacji, nie nagrywam o duchowości, nie nagrywam o oświeceniu. Rozumiecie? Mówię to dlatego, że ja też z znacznej części rzeczy zrezygnowałem w swoim życiu i uprościłem swój, powiedzmy, duchowy styl życia, bo ja wielu rzeczy już nie potrzebuję po prostu. I dlatego mniej się tymi tematami po prostu dzielę. One były ważne na jakimś tam etapie mojego życia, czegoś mnie nauczyły, coś mi pokazały, wniosły coś nowego, jakąś nową perspektywę do mojego życia, ale w aktualnym momencie to już nie jest mi potrzebne po prostu. I wierzę, gdzieś wierzę wewnętrznie, bo też rozmawiam z ludźmi, więc wiem, jakiego rodzaju różne rzeczy się powtarzają. Wiem, że wiele osób jest na takim etapie, na swojej ścieżce rozwoju duchowego,
gdzie już nie potrzebujecie większości rzeczy, które wcześniej uznawaliście, że potrzebowaliście. Może nie potrzebujesz medytacji, może nie potrzebujesz, nie wiem, 100 asanów jogi, może nie potrzebujesz czytać kolejnej książki, może nie potrzebujesz słuchać kolejnego guru, może ty już tego nie potrzebujesz, może nie potrzebujesz kolejnych warsztatów, nie potrzebujesz kolejnego kursu, rozumiesz? I myślę, że jest taki etap na drodze rozwoju duchowego, to nawet w Hero Journey jest pokazana taka ścieżka rozwoju już przy samym końcu, kiedy wracasz już do świata takiego, powiedzmy, materialnego, ale już jako duchowo spełniona osoba i jedyną twoją praktyką jest życie codzienne i ćwiczenie się w równowadze, czyli takie utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem materialnym a życiem duchowym. I ta równowaga pojawia się praktycznie sama, bo to nie jest coś, czego da się trzymać, nie? Jakby nie da się uchwycić jakiejkolwiek koncepcji, czy ani jakiego, ani jednego stanu swojego doświadczenia, bo wszystko cały czas się zmienia i cały czas płynie, nie? Coś, co osiągniesz teraz, za chwilę przeminie, będziesz miał inne przemyślenia na ten temat, a za 10 lat to już w ogóle. I ja uważam, że dotarcie do takiego stanu, mogę to też nazwać stan naturalny, tak? Wiele filozofów, guru, nauczycieli to tak nazywało. To jest taki stan, kiedy ta duchowość, którą odkryłeś, która spoczywa wewnątrz ciebie, nie? To rozpoznanie, że istnieje bezczasowość, istnieje jedność, istnieje punkt widzenia, w którym wszystko się zatrzymuje i jest bezforemne. Istnieje doświadczenie tu i teraz, które ja definiuję jako dostrzeganie, że ta chwila obecna, teraźniejszość, jest zawieszona w bezczasowym teraz, także gdy na to spoglądasz, to nie widzisz poczucia czasu, nie widzisz koncepcji czasu, jest tylko czyste doświadczenie. I to zaczyna przesiąkać twoje życie i bierze się to już po jakimś czasie za pewnik, for granted. Już po kilku latach studiowania tego, to już człowiek w ogóle zapomina, że coś w nim dojrzewało, czy się rozwijało, czy w pewnym momencie pękło. Po prostu staje się to twoją codziennością i tak tego doświadczasz. Nawet jak patrzysz nieraz na swoje zachowania i masz wrażenie, o, tu zachowałem się jak ułomny, tu jestem taki nieoświecony, tu zrobiłem to, powinienem być taki. Jakby to nieważne, to wszystko nadal w tobie po prostu dojrzewa, nie? Także ten proces dojrzewania, nie wiem, dochodzenia do czegoś jest w pewnym sensie nieoderwany od naszego życia codziennego, od naszego życia ziemskiego, nie? Chciałem tu wyjść z jakąś puentą, zabłysnąć, coś powiedzieć mądrego, zajebistego, w ogóle patrzcie, szał, ale jestem ekstra. Ale chyba nic takiego mi nie przychodzi do głowy, poza tym, że chciałbym was wszystkich zaprosić do takiego wyzwania, nie wiem, tak to mogę nazwać po prostu, odpoczynek od myślenia. Spróbujcie, może podobnie do mnie, wziąć sobie jakieś wakacje, urlop, cokolwiek, albo w ogóle, jak tam to definiujecie w swojej głowie, taki odpoczynek. Spróbujcie wziąć odpoczynek od myślenia. W moim przypadku ja zrobiłem sobie też odpoczynek od robienia, ale od myślenia. I spróbujcie zrobić taki challenge właśnie, odpocząć sobie przez tydzień, dwa tygodnie. Jeżeli macie jakąś rutynę, nie wiem, coś ambitnego ciśniecie, działacie, macie jakieś deadline'y, to skończcie to, co robicie do tej pory, ale po tym weźcie sobie urlop, zróbcie totalny reset, taki odpoczynek i sprawdźcie, co takiego się zmieniło w waszym życiu. Czy jesteście lepszymi osobami niż ten ty sprzed kilku lat? Czy wasza praktyka działa? Czy może powinniście coś porzucić, coś zostawić? Czy kierunek, w którym dążycie, sprawia wam satysfakcję, czy nie chcielibyście go zmienić? Po prostu, wiecie, taka kontemplacja swojego miejsca w życiu, nie? Próbujcie czegoś takiego. Myślę, że każdy wyciągnie inne wnioski i to też jest na swój sposób odkrywcze, moim zdaniem. Jeżeli macie już teraz jakieś wnioski i przemyślenia, możecie podzielić się nimi w komentarzu. Ja z miłą chęcią przeczytam. Czasem mam takie fazy, że się odłączam od internetu i w ogóle nic nie czytam i nie odpisuję na komentarze, ale ostatnio powoli zaczynam wracać do tego, żeby jakoś się bardziej zaangażować. Aha, i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jakiś czas temu robiłem live'a w Centrum Kosmosu, w takiej przestrzeni wirtualnej. To Centrum Kosmosu jest cały czas online, można do niego wejść i się spotykać z ludźmi, tylko jeszcze tego nie ogłaszałem, ale na pewno zrobimy sobie w przyszłości spotkanie, także jeżeli chcielibyście się spotkać online, prawie na żywo, tylko że nie na żywo, whatever.
to wyczekujcie informacji. Będę informował. Będę ogłaszał wszech i wobec, że robimy spotkanie online. W Centrum Kosmosu, to taki metaverse. Takie miejsce, gdzie możesz nadać sobie imię, wybrać sobie człowieka, czy tam awatar, jak chcesz wyglądać i możesz komunikować się z innymi ludźmi. Tak, mam takie przeczucie, że ten vlog może ewoluować w coś zajebistego, tylko jeszcze nie wiem, co to będzie. I deszcz padał, a już nie pada. I Zbyszek nam tu rośnie. Tak, takie imię nadałem roślince, będzie rosła. W takiej, po takiej dawce nawozu mam nadzieję, że nie uschnie, tylko eksploduje do góry. Także tak, mam nadzieję, że nie przenawoziłem tej rośliny. Nie wiem, jak to się mówi po polsku, ale nieważne. W ogóle nawet nie wiem, czy ja powiedziałem wszystko, co chciałem w tym nagraniu, nie? Często mam taką bombę w głowie, taką sytą myśl i jak już nagrywam, to jest jak taka eksplozja i muszę wypowiadać słowa z uważnością, żeby zwracać uwagę na to, żeby to, co mówię, miało spójny, logiczny sens, żebym chronologii gdzieś nie zaburzył. Dlatego nieraz może się wydawać, że mówię tak monotonnie. Po prostu staram się mówić z uważnością. Miśki, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o odpoczynku, o tym, żeby się nie przebodźcowywać. No i cóż, widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka. Jeszcze jedna rzecz, kurczę. Coś chciałem powiedzieć. Czekaj. A nieważne. Pa.